Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie i jak ksiądz Piotr już powtarzał niejednokrotnie, ja też Was bardzo podziwiam, bo myślę, że w dzisiejszy piątkowy wieczór każdy z Was mógłby robić absolutnie coś innego, a jednak jesteśmy tu, w tym wyjątkowym miejscu, w tym wyjątkowym kościele, a przede wszystkim razem. Cieszę się tym bardziej, ponieważ w tym kościele ostatni raz byłem dokładnie 6 lat temu. Co ciekawe, na nocnym czuwaniu młodych, gdzie co ciekawe jechałem z moją młodzieżą z parafii, gdzie co jeszcze ciekawsze przez całą drogę mówiłem im, tylko niech mi nikt nie zaśnie, bo to wstyd, trzeba się modlić, idziemy się modlić, niech mi nikt nie zaśnie. W drodze powrotnej śmiali się ze mnie wszyscy, ponieważ jedynym, który zasnął, byłem ja. Paradoksalnie zasnąłem w konfesjonale i właśnie dziś o tym chciałem mówić, ponieważ dzisiaj chciałbym Was wszystkich zabrać na taką małą wycieczkę właśnie tam, bo to jest takie miejsce i taki moment, który w jakimś sensie jednoczy nas wszystkich. To znaczy nie musimy się wcale znać, ale konfesjonał chcąc nie chcąc nas zbliża, bo każdy z Was, jak sądzę, jeśli spędzacie piątkowe wieczory w kościele, to bez wątpienia każdy z Was raz na jakiś czas korzysta też z konfesjonału. Ja też. Łączy nas więc bardzo dużo, nawet jeśli dziś widzimy się po raz pierwszy. I o spowiedzi chciałbym mówić, ponieważ mimo tych kilku lat mojego kapłaństwa wciąż twierdzę, że ten temat wcale nie jest oklepany i że ten temat wciąż bardzo jakoś nam na sercu ciąży. To znaczy mimo tego, że wciąż każdy z nas być może bardzo często się spowiada, to w jakimś sensie podchodzimy do konfesjonału i tak jakieś mam wrażenie, że bardzo łatwo jest nam się rozminąć z Panem Bogiem, że nie dzieje się do końca to, o czym marzyło nasze serce, nie wydarza się do końca to, po co tam przyszliśmy. I chciałbym dziś zrobić taką małą wycieczkę, abyśmy spotkali się tak trochę jakby na trzech poziomach, abyśmy być może jeszcze tej konferencji nie było w tym miejscu, ale abyśmy podeszli do konfesjonału z trzech różnych stron, abyśmy spojrzeli na spowiedź z tej waszej strony, czyli trochę od zewnątrz, abyśmy spojrzeli na spowiedź, można powiedzieć, bardzo z mojej strony, czyli od strony księdza, i abyśmy spojrzeli na spowiedź nie tylko od zewnątrz, nie tylko od środka, ale też z góry. Tak jak na to wszystko patrzy Pan Bóg, bo jakby nie było, to On jest najważniejszy w tym momencie. Jest taki cytat w Piśmie Świętym. Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia Twego serca. Jest jakiś wielki zgrzyt, gdy patrzę na kolejki do konfesjonałów, kiedy wszyscy wydają się być smutni i zestresowani, a przecież przychodzą właśnie po to, aby Pan spełnił pragnienie ich serca. Marzą o świętości, marzą o tym, żeby tam w końcu, po tygodniu, po miesiącu, może po 50 latach, było czysto. I stoją w tej kolejce trochę jak na skazanie, ręce drżą trochę jak u mnie i już nie wiedzą, czy on pamięta tą formułkę, czy on pamięta wszystkie grzechy, czy ksiądz nie zada za dużej pokuty, czy w ogóle ksiądz jest sympatyczny. Jest tyle problemów w momencie, w zasadzie, chyba tak można powiedzieć, w jednym z najpiękniejszych momentów naszego życia, kiedy jesteśmy tak blisko Boga, że trudno być bliżej. Chciałbym więc zacząć od Was. Od tego, co ja, ksiądz, widzę patrząc na kolejki do konfesjonału albo też patrząc na praktykę różnych momentów, kiedy ja się sam spowiadałem jeszcze wcześniej. Jest coś takiego ciekawego właśnie w tej spowiedzi, że zanim jeszcze do niej przystąpimy, gdy stoimy w kolejce, to bardzo mocno koncentrujemy się na tym, czy się nam uda, czy nam wyjdzie. Tylko nie myślimy o tym, czy ta spowiedź będzie dobra, ale myślimy inaczej, czy ona po prostu będzie właściwa. Czy ta formułka nam się nie poplącze. I to jest bardzo smutna rzeczywistość, że w jakimś sensie żywe spotkanie z Bogiem przeradza nam się w taki mały teatrzyk, kiedy wszystko musi być po kolei, bo albo ksiądz sobie nie poradzi, albo my. Nie wiem, jak zaczynacie spowiedź, ale domyślam się, że sobie tego za bardzo nie wyobrażacie, by podejść do księdza, do konfesjonału i powiedzieć: ojcze, wszystko się porąbało. Nie zaczniecie tak. Podejdziecie, powiecie, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i potem będzie cała seria. Ostatnia spowiedź zabłota, prawie będzie pomagał następującymi grzechami. Długi oddech, taki fresh pamięci i po kolei. A może nie tak? A może Pan Bóg czeka na innego Ciebie? Przecież On już te wszystkie grzechy zna. Przecież Jemu chodzi o to, żeby otworzyć Twoje serce i żeby Tobie samemu pomóc to serce otworzyć, bo ono jest bardzo ważne w Twoim życiu. Może więc warto
w tej kolejce do konfesjonału nie tylko być smutnym czy po prostu zestresowanym, nie tylko sobie odświeżać wszystko to, co nam w życiu nie wyszło, ale po prostu ucieszyć się, że jesteś 4, 5, 6 kroków od Boga, który jest miłością, od Boga, który daje ci pewność, że nie możesz takiego grzechu zrobić, którego On by nie wybaczył. Wszystko jest mniejsze od Jego miłości. Chciałbym was dzisiaj podczas tej prostej, krótkiej konferencji do tego zaprosić, aby być może po raz pierwszy od dawna naprawdę ucieszyć się, że Bóg dał ci konfesjonał, że możesz tak po prostu podejść i w kilka chwil z grzesznika stać się świętym. To jest nasz drugi problem. Strasznie ciężko jest zrozumieć nam i przyznać się do tego, że jesteśmy grzesznikami. O wiele łatwiej jest powiedzieć, że mamy jakieś słabości. Nie, że jak się co, noga mi się potknęła, ale jak co, jak wszyscy, nie? I to i ja. Natomiast o wiele trudniej jest, nawet podczas mszy świętej, ten moment, on już się stał taki, jakbyśmy mieli zupełnie zlodowaciałe serce i robili taki trochę teatrzyk, prawda? Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. W tym nie ma serca często. To nam jakoś tak przechodzi mimo wszystko. A przecież mówisz, Panie Boże, masz rację, byłem głupi, moja wina. Panie Boże, moja wina, wiem. Panie Boże, to jest bardzo wielka moja wina. Jak trudno się człowiekowi do tego samemu przyznać. My to mówimy, bo nas do tego nauczył trochę Kościół. Do tego nas przyzwyczaił, że tak się mówi, tak mówią wszyscy, więc i ja. Trochę jak z mambą, prawda? Wszyscy mają mambę, mam i ja. No to i ja, moja wina, moja wina, moja wina. Ale to nie jest automat. To się nie dzieje tak po prostu. Do tego warto otworzyć troszkę serce. I do tego was zachęcam, abyście podchodząc do konfesjonału mieli przede wszystkim radość w sercu. O tym mówi Biblia. Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twego serca. Spowiedź to jest bardzo radosny moment. Najradośniejszy moment w twoim życiu i w życiu Kościoła. Bo wraca owieczka, która się zgubiła. Wraca grzesznik, który się pogubił. Wraca ten, który Boga odrzucił i nagle zrozumiał, że bez Boga żyć już nie chce. To jest ten moment. To jest pełnia radości. I w tym momencie w jakimś sensie twoje grzechy nie są ważne. W jakimś sensie do tego zaraz nawiążę. Druga rzecz to jest taka, że w każdym konfesjonale jest ta krata. I ta krata to nie jest po to, żeby nas od Boga oddzielić, ale żeby nas do Niego przybliżyć. To jest chyba taka jedyna krata na świecie, która przybliża, a nie oddala. Która daje wolność, a nie zniewala. To jest taka dziwna kratka, w której jak na randce szepczemy Panu Bogu do ucha. Mieliście randki, nie jedną, nie? To są te fajne momenty, tylko to się dzieje odwrotnie, bo jak jest randka i jest chłopak i dziewczyna, to on jej szepcze, co on by chciał tego wieczoru z nią zrobić, czyli w zasadzie na ile sposobów on by dzisiaj chciał z nią zgrzeszyć. W konfesjonale szepcze się inaczej. Szepcze się o tym, co już było i o tym, czego się żałuje. I mówi się to nie do ucha księdza i nie po to, żeby sprawdzić, czy mam dobrą pamięć w tym miesiącu, czy wszystko pamiętam, ale tylko i wyłącznie po to, żeby wywalić to z własnego serca. Bóg tego nie musi usłyszeć. Bóg już to wie. Przecież kiedy zapominasz jakiś grzech, to spowiedź jest ważna. Po prostu go nie pamiętałeś, ale Bóg ten grzech tobie przebaczył. Chodzi o to, że ty, mówiąc swoje grzechy, zaczynasz nie tylko je wyliczać, ale zdawać sobie sprawę nie tylko, ile razy noga ci się potknęła, ale jak wiele w twoim życiu jeszcze było momentów bez Pana Boga, których szczerze żałujesz, których nie chciałeś, które były po prostu głupie, które były puste, które były zmarnowaniem czasu i okazji do tego, żeby stać się kimś lepszym, żeby stać się świętym. To jest kolejna rzecz, w którą trochę nie wierzymy. My, chrześcijanie, my wierzący, my młodzi w tym kościele, zamierzający spędzić północy dzisiaj w piątkowy wieczór właśnie w kościele. Jeśli ksiądz ci mówi, że ty jesteś grzesznik, to strasznie trudno nam to stawić. Najchętniej opowiedzielibyśmy, a ksiądz to co, lepszy? Tylu księży znacie na wylot, prawda? Bywa różnie. Najłatwiejsza odpowiedź. Ty to jesteś grzesznik, a ty co lepszy? Taki prosty atak i już panu z głowy. Jesteś grzesznik, ja też. Natomiast to dziwo jeszcze trudniej jest nam uwierzyć, jak ktoś nam mówi, mówicie swoje życie, czasami w konfesjonale, czasami gdzieś tam na rozmowie z księżmi. I ksiądz wam mówi, ty wiesz co, kurde, ty jesteś święta. Oj, proszę księdza, jaka tam święta. Nie wierzymy w to, że to jest dla nas po prostu możliwe. To jest słowo w Kościele, z tej wyższej półki, zarezerwowane dla kogoś tam, ale na pewno nie dla mnie, ponieważ proszę księdza, ja to tak, znam swoje grzechy,
wiem, co ja robię, wiem, jakie mam w sercu pragnienia, jakie mam chore marzenia, to jest niemożliwe, że Pan Bóg patrząc na mnie stwierdził: święty. Otóż to jest możliwe. I to jest właśnie najpiękniejszy paradoks konfesjonału, że klęka grzesznik, a wstaje święty w parę minut. Nikt tak nie potrafi. Kiedyś sobie myślałem, co by było, gdyby na ziemi zlądowało naprawdę UFO. I jaka byłaby ich pierwsza reakcja, czy pierwsze zdanie, które powiedzieli by do nas ludzi. I tak mi się myśliło, że jak oni by przylecieli, i co by się stało w świecie, gdyby oni powiedzieli: no, przylecieliśmy do was, bo u nas nie ma spowiedzi. Wyobrażam sobie dzienniki już na TVN-ie i gdzieś indziej, jakie by to były komentarze. Bo macie coś tak genialnego, że cała nasza galaktyka, wszystko to, w czym bijemy was na głowę, nie równa się z tym, co się dzieje w tym jednym momencie. Że klękasz, grzesznik, wstajesz, święty. Ale jak to? My też tak chcemy. No właśnie, czy tego naprawdę chcemy? I to jest ten kolejny problem, że tak często ja też i pewnie wielu księży od młodzieży słyszymy, jak się pytamy: co tam u ciebie, jak tam twoje życie z Panem Bogiem, jak tam się układa? Oj, proszę księdza, muszę do spowiedzi. Nie musisz. To nie jest negatywne, że ty coś musisz, bo po prostu ja chcę. Ja chcę do spowiedzi, bo widzę, że moje życie się porąbało zupełnie, że bez Pana Boga mi nie idzie i ja bez Pana Boga nie chcę. I to jest właśnie świętość. Kiedy ty nie umiesz żyć bez Pana Boga, nieważne jest, jak często upadasz, jeśli zdajesz sobie sprawę z tego, że nie umiesz żyć bez Pana Boga, to jesteś święty. I odwrotnie, jeśli żyjesz w grzechu ciężkim przez dzień, tydzień, dwa, trzy miesiące, pięć miesięcy i ci to w ogóle nie przeszkadza, no to ktoś może powiedzieć: wiesz, raczej Boga jeszcze chyba nie znasz. Jeszcze chyba Go nie znasz. Spowiedź jest przepięknym momentem, kiedy spotyka się wielka miłość Pana Boga, najczęściej niestety z naszym stresem, który dziś chciałbym trochę z was wycisnąć. Chciałbym dać trochę radości ze spowiedzi, żeby nie było tam tak bardzo poukładane, tak bardzo sztuczne, tak bardzo wyuczone. Przecież w stresie ludzie mówią rzeczy najróżniejsze. To jest niesamowite. Bywa, że ktoś powie: ojcze, za te grzechy, które popełniłam i których nie popełniłam, serdecznie żałuję. Czasami się pytam: ale tak szczerze, Pani powie mi, za które Pani żałuje bardziej? To jest tak trudne pytanie, że oni odpowiadają w zasadzie pytanie na pytanie i mówią: za te, które popełniłam? A jak miałem opowiedzieć? Ciekawa rzecz, ile rzeczy mówili w stresie, mówili niektórzy: i Ciebie, Księże Wszechmogący, proszę rozgrzeszenie. Wtedy rosnę w siłę od razu, jest mi tak lepiej na sercu. Dopiero po tym, jak sobie zdaję sprawę, że to jednak nie jest prawda, no to już się wszystko tak opuszcza. Natomiast ten stres jest niesamowity. Podobnie jest z naszym sumieniem. Czasami robimy rzeczy po prostu z kosmosu, rzeczy naprawdę straszne, rzeczy, które nam bardzo niszczą serce, które kaleczą innych ludzi. Przecież jest tyle grzechów, że nie sposób o nich wszystkich mówić. Potężnej takiej kategorii. A ktoś przychodzi i mówi, to podzielę się taką jedną historią, do tego momentu, do którego mogę opowiedzieć, kiedy przyszła jedna osoba i powiedziała, że no, wie ksiądz, mieszkam z synem i z jego żoną i nie zawsze jemy razem, ale czasami mi się zdarzy, że trochę tam pójdę do nich do kuchni i tam z garka trochę pomidorowej zjem, wie ksiądz. Ja no wiem, też jem. Minęło parę dni, wraca osoba i mówi: proszę księdza, ja księdza okłamałam. Będzie ostro. To taka słynna pozycja księżowska w konfesjonale, prawda, że zapewne zasłuchanie i koncentracja. No proszę księdza, ja księdzu ostatnio, że pomidora było zjadłem, ale to nie było, to była ogórkowa. Nasze sumienie jest różne, prawda? W konfesjonale potrafimy mówić o rzeczach takich mało istotnych, ogromnych. Ale najważniejsze jest to, żeby mówić z serca, żeby to nie była lista tak po prostu od myślników. Ale nawet jeśli mówisz od myślników, to wiedz, że przy każdym twoim jednym myślniku Pan Bóg mówi: a ja i tak cię kocham. Ojcze, no byłam leniwa, i tak cię kocham. No i nie uczyłam się sumiennie, i tak cię kocham. Bardzo się kłóciłem z rodzicami ostatnio, i tak cię kocham. Zdradziłam chłopaka. I tak cię kocham, mówi Pan Bóg. Za każdym twoim myślnikiem
wypowiedziany nawet od tak, on zawsze powtarza to samo zdanie. I tak Cię kocham. I to jest najpiękniejsze w Panu Bogu, że nic w naszym życiu nie potrafi zmienić Jego nastawienia do nas. On się nigdy nie odwróci plecami. Ale zanim o Panu Bogu, zanim zajrzymy do konfesjonału od góry, to teraz trochę o tej mojej części, ale jeszcze zanim przejdziemy do mojej, to jeszcze o jednej rzeczy z Waszej, od zewnątrz. Takie pytanie mam do Was. Dlaczego my się spowiadamy? To się może nie powiedzieć w dwóch słowach. Dlaczego się spowiadasz? Bo? Ktoś powiedział, bo chce. Jest to słuszna odpowiedź. Jeszcze jakieś mamy pomysły? Spowiadam się, bo? Bo grzeszę. Była taka odpowiedź? Spowiadam się, ponieważ grzeszę. Otóż tutaj taki gong. Nie jest to dobra odpowiedź. A jeśli już, to jest na drugim miejscu. Nie spowiadamy się, bo grzeszymy. Uwierzcie mi, że znam bardzo wielu ludzi, którzy grzeszą i się nie spowiadają. O tym chyba gdzieś nam się zapomina w naszej drodze wiary, że spowiadamy się przede wszystkim dlatego, że wierzymy. W co my wierzymy? W kogo? W Boga, który umiera na krzyżu i mówi, przez tą śmierć i przez moje zmartwychwstanie daję Ci czyste serce i nowe życie. Wierzymy w Boga, który mówi, nigdy nie przestanę Cię kochać. Wierzymy w Boga, który mówi, nie stresuj się w tej kolejce, jeszcze parę minut i będziesz święty. Masz to jak w banku. W takiego Boga wierzysz. Nie idziesz więc do spowiedzi przede wszystkim dlatego, że grzeszysz, ale dlatego, że wierzysz w Jezusa Chrystusa, który daje Ci wszystko, czego Ci potrzeba do szczęścia, w tym czyste serce. Byś mógł radować się w Twoim życiu, byś mógł radować się w Panu, bo On spełnia pragnienia Twojego serca na 100%. Teraz przechodzimy trochę od mojej strony, dobra? Moja strona jest taka, że jestem, jak to księża mówią, w kiosku, na konfesjonały często. Jest mi z reguły chłodno, jest tam bardzo ciasno i atakują mnie z dwóch stron, po czym zawsze boli kręgosłup, bo trzeba zmieniać pozycję często. Jest to mocno, tylko trochę jak w nartach, tylko dużo wolniej. Nie traci się tyle kalorii. W każdym razie, jak to widzi ksiądz? Myśleliście kiedyś nad tym? Jak to widzi ksiądz, że podchodzę do niego ja, jestem dziewczyną, jestem chłopakiem, jestem młody, jestem starszy, w każdym razie któryś tam z kolejki, za chwilę ksiądz odstuka mnie i będzie po wszystkim, ale jednak się spotykamy. Jednak być może nie jestem którymś tam numerem, którąś tam osobą, która przeszkadza mu szybko wyskoczyć, bo zaraz trzeba zbierać tacę czy iść do komunii. I być może faktycznie, skoro już tam siedzi, to tak po prostu z marszu, chociaż mnie nie zna, zależy mu na mnie. Myśleliście kiedyś nad tym? Że ten ksiądz, który jest oddelegowany, by was spowiadać, jemu naprawdę na was zależy. Żeby to nie było takie właśnie puk, 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 puk i po sprawie, ale żeby tam stało się coś ważnego, żebyście wy się w konfesjonale spotkali z Bogiem. Nie żebyście wyklepali swoje grzechy, nie żebyście sobie odhaczyli w książeczce z nabożeństwa byłem u spowiedzi, pokutę odprawiłem, ale żebyście wy się spotkali z Bogiem. I bardzo często ksiądz ma problem, ponieważ jak ktoś startuje z tą formułką, tak najlepiej na jednym oddechu, to już wie, że będzie miał bardzo trudno się wstrzelić z tym, żeby powiedzieć, poczekaj, spokojnie, spotkajmy się tak chwilę, jak ci na imię? Jest troszeczkę z tym trudno. Druga trudność księdza to jest taka, że często mamy świadomość tego, że ludzie wymieniają grzechy tak od myślników, ale jakby bez takiego większego zastanowienia, czy właściwie je nazwali, jak często one się zdarzają, jak bardzo niszczą ich serce, jak bardzo oddalają ich od Pana Boga. To jest taka szybka lista z rachunku sumienia bez głębszej refleksji. Okazuje się, że ta refleksja jest najważniejsza. No bo jak, przepraszam, zepsuje Ci się kibel, no to masz plan. Albo będziesz odtykał, albo dzwonisz po hydraulikę, albo idziesz i kopiesz wychodek za domem. Masz trzy możliwości. A jak idziesz do spowiedzi i wiesz, że Ci się pobrudziło w życiu, że jesteś w niezłym bagnie, to idziesz do spowiedzi i co potem? Pokuta i już nie ma żadnego planu na przyszłość? Nie ma żadnego pomysłu, jak to zrobić, żeby to się nie powtórzyło? To jest bardzo ważne i tego też księża czasami się właśnie trochę tak lękają, że ta spowiedź będzie ważna, ale trochę bezowocna, bo ty nie doświadczysz tej radości, którą Bóg chce ci dać właśnie dlatego, że za bardzo przylgnąłeś do tej tradycji, do tego schematu, do tej formułki, a nie do tego, że Bóg pragnie spotkać się z tobą, że Bóg pragnie spotkać się z tobą w tobie, w twoim sercu,
które otwierasz na spowiedzi, a nie mówisz grzechy, które otwierasz na spowiedzi. To jest bardzo ważna rzecz. Kolejna rzecz, gdy księża są w środku, w konfesjonale, to taka, że bardzo często mówimy te grzechy bez emocji. Ja myślę, że emocje są bardzo ważne. To znaczy mówimy taką listę na jednym oddechu, bez żadnego wzruszenia i nawet to zdanie, kiedy mówimy serdecznie za nie żałuję, obiecuję poprawę i proszę Cię o rozgrzeszenie, to jest takie właśnie bez ducha, bezduszne. To jest jak takie słowo w polskim, bezduszne. Nic w tym nie ma jakby. To trochę tak, jakby Cię chłopak zabrał, jesteśmy w Koniu, nie wiem, do jakiegoś parku pobliskiego, całkiem brzydkiego, w jednym ręku trzymałby fajkę, w drugim trzymałby piwo i tak powiedział, kocham Cię, wyjdziesz za mnie? Nic w tym nie ma, no nic w tym nie ma, prawda? A jak pójdziesz z Tobą do Francji i na wieżę Eiffla Cię zabierze i uklęknie przed Tobą, potem wstanie i Ci szepnie na ucho, wyjdziesz za mnie? O, to jest trochę inny klimat. I podobnie jest w konfesjonale. Jak ktoś mówi tak po prostu z marszu, na jednym oddechu, więcej, żeby nie pamiętał, serdecznie, żeby coś żeby o poprawę, to ciężko uwierzyć, że on naprawdę żałuje, bo on mówi do Boga. On mówi do Boga, którego bardzo poranił w swoim sercu, którego obraził. Bardzo ciężko uwierzyć w to, że ktoś faktycznie obiecuje poprawę, gdy tak o niej mówi. A już ile Boże, gdy ksiądz się zapyta, a co poprawiasz, co chcesz poprawić najbardziej? Czyli jest takie długie ciężko z odpowiedzią, ciężko. Kolejna rzecz to jest jedna z najgorszych w konfesjonale rzeczy, kiedy ktoś się cieszy, mówiąc o swoich grzechach. Ja wiem, że to brzmi paradoksalnie, ale przyznajcie, że i mi kiedyś, i wam na pewno też się nieraz zdarzało, że po prostu się śmiejemy, mówiąc o grzechach, że nas to w jakiś sposób bawi. Ojcze, no, był mnie wczoraj mój ojciec chłopak, no i oglądaliśmy tam Titanica, to mój ojciec, no. No i ojciec. I jest ciągła radość jakaś z tego, że stało się jakiś grzech się stał. Ksiądz czasami nie ma odwagi zapytać, człowieku, z czego ty się recholisz? Bo też nie wypada tak powiedzieć, prawda? Ale chciałbym w was dzisiaj pobudzić trochę taką świadomość do tego, że warto mówić o pewnych grzechach z pewną emocją, bo to też nam, księżom, pozwala w tej nauce, którą dajemy później, właściwie się ukierunkować. Czy dla ciebie było bardzo ważne to, że ty ukradłeś milion dolców i że już je wydałeś i nie masz czego oddać? Czy dla ciebie było bardzo ważne to, że zmarnowałeś 3 godziny na fejsie? Czy to, że powiedziałeś do matki to, co powiedziałeś? I już tego nie cofniesz. I matka jest w domu i płacze, a ty jesteś przy konfesjonale. Ja nie wiem, co było dla ciebie najważniejsze. Co najbardziej jakoś ciebie wzruszyło. Warto mówić w konfesjonale tak, jakbyśmy mówili o tych grzechach do osób, które zraniliśmy. Jeśli ktoś po prostu mówi, ochrzaniłem matkę, to nie ma w tym serca. Prawda? Nie słychać w tym serca, chociaż to może być absolutnie szczere. Ale jak ktoś powie, ojcze, stała się rzecz straszna, dopiero co wróciłem właśnie teraz z domu, wybiegłem po prostu do konfesjonału, proszę ojca, strasznie się pokłóciłem, jest mi tak niezręcznie, moja teraz siedzi i płacze, ja tego tak bardzo żałuję, ojcze, proszę, pomóż mi. To jest otwarte serce, tak mi się wydaje, to nie jest aktorstwo, to nie jest schemat, to nie jest spowiedź raz na miesiąc, to nie jest idę, bo muszę. To jest otwarte serce, do którego Bóg Cię zaprasza, do którego zaprasza Ciebie zawsze. Ostatnim miejscem w konfesjonale jest to wejście od góry. To najważniejsze wejście, którym wchodzi Bóg i łączy nasze serca, który je uzdrawia i leczy i to się faktycznie dzieje, nawet jeśli nie jesteśmy do końca przygotowani, nawet jeśli jesteśmy bardzo schematyczni, nawet jeśli nasze serce do końca nie jest otwarte tak, jakbyśmy tego chcieli, nawet jeśli zapomnimy 3/4 z naszych grzechów, On i tak tam jest i tak kocha. Myślę, że jedną z najpiękniejszych rzeczy w Panu Bogu, jakie przez te kilka lat kapłaństwa też doświadczam, jest to, że On nigdy nie liczy naszych upadków, ale zawsze liczy na nas. Że On nigdy nie liczy naszych upadków, ale zawsze liczy te momenty, kiedy zechcemy powstać. Jest to być może jakoś nam strasznie trudno sobie wyobrazić, być może dlatego, że spowiedź nam spowszedniała. Podobnie jak słowo miłość jest dzisiaj bardzo oklepane i w zasadzie już za sobą prawie nic nie niesie. Podobnie jest ze spowiedzią.
Jeśli byśmy spowiadali się raz na 50 lat, bo tylko tyle pozwoliłby nam Kościół, raz na 50 lat, to ta spowiedź byłaby zdecydowanie inna. Wielu ludzi na Syberii odwiedza ksiądz raz do roku. Kiedy do nich przyjeżdża i się spowiadają, płaczą ze wzruszenia. Kiedy odjeżdża, płaczą po raz drugi, bo nie wiedzą, czy dożyją kolejnej spowiedzi. Dla wielu ludzi ten moment jest absolutnie fundamentalny w życiu. Jest to najpiękniejszy moment nie tylko dnia, ale dłużego bardzo okresu w życiu. Jest to moment najpiękniejszy, kiedy spotykasz Boga w twoim sercu. Jest to moment na tyle ważny, że z ciebie grzesznika czyni kogoś, kto jest święty. Kogoś, kto jest idealny na niebo. Kogoś, kto jest absolutnie gotowy, by spotkać się z Jezusem, z Duchem Świętym, z Bogiem Ojcem, z Maryją, z kimkolwiek innym, z Janem Pawłem II świętym i wszystkimi świętymi, których macie ulubionych. Jesteś idealny w oczach Boga po spowiedzi. To jest tak ważny moment. Ja wiem, że trudno jest tam to sobie wyobrazić, ponieważ spowiedź jest częstym momentem naszego życia, ale warto jest. Gdy stoisz w kolejce do konfesjonału, nie myśleć przez chwilę o twoim stresie, ale o radości Boga. O tym, jak bardzo Bóg się cieszy, że ty jesteś właśnie w tym miejscu, w którym jesteś. Bo zawsze tak jest, że spowiedź to nie jest twoja decyzja. To jest zaproszenie od Pana Boga, na które ty odpowiedziałeś pozytywnie. Mówisz, Panie Boże, przyjdę. To On cię zaprasza. To On cię rozgrzesza. To On cię uświęca. I to On chce być źródłem radości twojego życia. Codziennie. Nie przez kilka dni po spowiedzi. Codziennie. Mamy taką pokusę, by Pana Boga na chwilę wyłączyć z naszego życia. Tak się w sumie dzieje w każdym grzechu. Że na chwilę mówię Panu Bogu, dziękuję, wyjdź, ja sobie teraz trochę posiedzę w internecie sam. Jest taka pokusa, by Pana Boga na chwilę przesunąć, ale wie ksiądz, ogólnie to Pan Bóg w moim życiu jest. Tylko czasami Go nie ma. Bywa, że grzech jest po prostu słabością, wynika z naszego złego samopoczucia, z naszych nerwów, z jakiegoś trudnego dnia, ale bywa też tak, że grzech jest absolutnym momentem, który planujemy od dawna, który w naszym sercu jakoś kwitnie i to jest rzeczywiście problem. Warto w takim momencie przypomnieć sobie o tym, że Bóg za mną tęskni, że Bóg nie siedzi na swoim tronie, nie patrzy na mnie, i nie myśli sobie, no ciekawe, jak sobie ten cwaniaczek poradzi bez mnie jutro. On naprawdę tęskni, schodzi z tego swojego tronu i idzie cię szukać. Jak to jeden z księży pięknie mówił, co się dzieje podczas tego momentu, kiedy w naszej głowie pojawia się pokusa i co więcej, poza tą pokusą pojawia się coś o wiele więcej. Pojawia się to, że my chcemy za nią pójść, że my rzeczywiście chcemy zgrzeszyć. Co się dzieje w tym momencie? W tym momencie dzieje się rzecz odwrotna niż ta, która dzieje się w konfesjonale. Bo w konfesjonale to my klękamy przed Bogiem i prosimy, pozwól mi iść do nieba. Pozwól mi iść do nieba. W momencie pokusy, na którą my odpowiadamy bardzo chętnie i chcemy zgrzeszyć, to Jezus klęka przed tobą i z płaczem szepcze ci do ucha, człowieku, nie idź do piekła. Nie idź do piekła. To jest tak niesamowita przemiana. Mamy tak niesamowitego Boga, że w jakiś sposób trudno jest nam sobie to wszystko wyobrazić. Ale myślę, że warto, bo wyobraźnia to jest też dar Pana Boga. Warto wyobrazić sobie własne serce, które jest czyste. Warto wyobrazić sobie serce, które jest pełne grzechu. Warto wyobrazić sobie Jezusa, który idzie na bosaka po gorącym piachu i cię szuka. Warto wyobrazić sobie jako owieczkę uwięzioną w jakichś krzewach ciernistych i wołającą pomocy. Boże, gdzie jesteś? Boże, zmiłuj się nade mną. Przyjdź. Warto spojrzeć na siebie radosnym okiem Boga. Gdy jesteś w konfesjonale w kolejce, gdy już w konfesjonale klękasz i tym bardziej, gdy od konfesjonału wstajesz. Warto sobie spowiedź zaplanować tak, żeby sobie jej nie planować. Żeby to był spontaniczny i radosny moment spotkania z twoim Bogiem. Żebyś rzeczywiście otworzył serce. Żebyś trochę nie wiedział, jak o tym opowiesz. Żeby właśnie to cię trochę samego zaskoczyło. Żebyś trochę odkrywał sam siebie właśnie przed Panem Bogiem na bieżąco. Żeby to nie był wywiad przygotowany z pytaniami i odpowiedziami. Żeby tam było serce, które nie tylko bije i nie tylko serce, które żyje, ale żeby tam było serce, które pragnie żyć inaczej.
pragnie żyć bliżej Boga, pragnie żyć z Bogiem. Nie tylko przez chwilę, nie tylko jutro i pojutrze, ale już zawsze. Warto jest tak właśnie do spowiedzi podejść, aby Bóg w niej był najważniejszy. Nie ja i moje dobre samopoczucie, nie mój plan, no to w styczniu jestem już po spowiedzi, jest dobrze, bo w tym wszystkim jest może trochę za dużo ja. Może tam właśnie trzeba umieścić Pana Boga, który kocha, który Ciebie zaprasza, który On właśnie gra te pierwsze skrzypce. Bo gdyby nie On, to ani Twoja obecność przy kratce konfesjonału, ani obecność księdza, który się kiwa od lewej do prawej, nic by nie zmieniła. I to jest chyba nasz ostatni problem, który chciałem dzisiaj poruszyć. Że tyle spowiedzi, a proszę księdza, taki sam jestem. Nic się nie zmienia. Ciągle te same grzechy, ciągle te same kłótnie, ciągle te same słabości. Proszę księdza, dlaczego? A no właśnie, to jest pytanie za 100 punktów. Dlaczego my, chrześcijanie, wierzący w Pana Boga, wierzący w Jego miłosierdzie, chodzący do spowiedzi z własnej woli, chodzący do spowiedzi z własnej woli całkiem systematycznie, raz na jakiś nawet niekrótki czas, my, którzy tak często jesteśmy na Eucharystii, którzy mamy wielu księży za przyjaciół, za kumpli, tak trudno się zmieniamy. Być może dlatego, że ta spowiedź właśnie jest taka szablonowa, że mamy problem z tym, by otworzyć nasze serce, że spotykamy się w gruncie rzeczy z sobą i z naszymi grzechami, a nie z Bogiem i z Jego miłosierdziem. I robimy to trochę z naszej winy, z winy naszych przyzwyczajeń, z winy naszego lenistwa, a być może i ze strachu. Ze strachu przed nami samymi, ze strachu przed księdzem, ze strachu przed Bogiem, którego wciąż znamy za mało. Dlaczego wciąż jesteśmy tacy sami? Dlaczego tak trudno jest nam się zmienić? Czyżby Bóg o nas zapomniał? Czyżby nie miał wystarczająco mocy, żeby zmienić nasze serce, żebyśmy stali się w końcu szczęśliwi? Czy życie przez ziemię nie mogłoby być tylko radosną pielgrzymką bez tych cierni, bez tych problemów, bez tych kłopotów, bez naszych łez? Dlaczego wciąż tak jest, że nawet jeśli ja nie krzywdzę innych, to inni, proszę księdza, krzywdzą mnie? I automatycznie rodzi się złość, rodzi się zawiść, rodzi się odmowa. Dlaczego tak ciągle jest? Nie wiem, czy mam pełną odpowiedź na to wszystko, ale myślę, że to jest też taki paradoks Pana Boga, że właśnie wśród wielu tych trudnych sytuacji naszego życia, tych takich dramatów czy krzyży, możemy sobie to nazywać jak chcemy, zobaczcie, że tak często najłatwiej spotkać Pana Boga. To jest takie przedziwne doświadczenie, że paradoksalnie mając wakacje i najwięcej czasów, raczej modlimy się najmniej. Paradoksalnie mając cały dzień wolny nad morzem, za trudno jest nam pójść kawałek do kościoła na mszę. A w takim dziwnym zapędzeniu, wtedy kiedy jest trudno, zorganizujemy się i ze szkołą, i z sesją, i z egzaminem, i z kościołem, i z pacierzem. To jest taki paradoks Pana Boga chyba, że w tych momentach najtrudniejszych najszybciej sobie o Nim przypominamy, ponieważ w końcu rozumiemy, że sami nie damy rady. Że bez Pana Boga to się po prostu nie uda. Pamiętam, na maturze też tak powiedziałem. Nic się do matury nie uczyłem. Panie Boże, jak mnie chcesz, to muszę zdać. No, zdałem, o dziwo. Nie wiem, czy to była wola Boża, czy moc moich ściągawek, których pełna była moja marynarka. Ale tak, ale jestem kim jestem i jakoś Panu Bogu się to udało. Natomiast zauważcie, że tak to właśnie się odbywa. W momentach, kiedy nam się najbardziej nie układa, najbardziej potrzebujemy Pana Boga. I warto pamiętać, kończąc już, o tej jednej rzeczy, że Pan Bóg nie zsyła nam tych krzyży, by nas jakoś upodlić, czy pokazać, jacy malutcy jesteśmy. Pan Bóg te krzyże niesie z nami. I jeśli upadasz Ty, On upada razem z Tobą i to On dodaje Ci siły, żebyś wstał, żebyś żył inaczej, żebyś w końcu, być może w końcu był szczęśliwy. Bardzo bym Was prosił i bardzo bym Wam życzył, aby Wasza najbliższa spowiedź miała w sobie ziarenko tego, o czym tutaj mówiliśmy. Abyście pamiętali o tych trzech wejściach do konfesjonału. Trochę z boku to Wasze wejście, to od środka moje, kapłańskie i to od góry, najważniejsze, Pana Boga. Abyście ucieszyli się z własnej spowiedzi, abyście nie szli do niej, bo musicie, ale że rzeczywiście chcecie pojednać się z Panem Bogiem.
Kiedy spowiedź jest dobra? Autorska definicja księdza Tomka. Dobra spowiedź to jest taka, kiedy wszyscy inni widzą, że jesteśmy inni. Prawda, że prosta? Dobra spowiedź to jest taka, kiedy wszyscy inni widzą, że jesteśmy inni. Jak ty idziesz do spowiedzi, wracasz do twojego domu, do twoich przyjaciół, do twojej klasy i nikt w tobie nie widzi różnicy, to nie ma bata. Coś poszło nie tak. To musi być widać. Jesteś święty. Spotkałeś się z Chrystusem. Przyjąłeś komunię świętą. Chciałeś tego. Jesteś święty. To musi być widać w tym, co mówisz, w tym, jak patrzysz, w tym, jak odpowiadasz, w tym, jak się zachowujesz, w tym, jak się modlisz. We wszystkim. Bo we wszystkim Bóg staje się w tobie obecny. I takiej świętości, takiego piękna spowiedzi wam z całego serca życzę. I naprawdę zachęcam, byście mocno pomyśleli o waszej najbliższej spowiedzi. O tym jednym, być może dziś wieczorem, o tym jednym momencie. O tym, jak robicie rachunek sumienia. Czy jest to zwykła lista z marszu, tak co ważniejsze? Czy sięgacie w głąb? Kiedy mi się to zdarzyło? Dlaczego mi się to zdarzyło? Czy ja naprawdę tego żałuję? Jaki jest plan mojej poprawy? Czy ja naprawdę chcę się poprawić? Czy ja chcę tylko Boga przeprosić? Czy przeprosić też bliźniego? Co ja chcę zrobić z moim życiem po tej spowiedzi? Bo to ważny moment. Będę kimś zupełnie innym. My tego być może trochę nie widzimy, ale możemy to zobaczyć. Właśnie możemy to zobaczyć. Tę zmianę w nas. Tego wam życzę, abyście po spowiedzi, patrząc w lustro, nie widzieli tylko waszych pięknych twarzy, czy pryszcza, czy czegoś tam jeszcze, ale żebyście w waszych twarzach widzieli Chrystusa, który ciągle powtarza nam jedno i to samo. A ja i tak cię kocham. I to mówię ja, ksiądz Tomek, w styczniu i niech ta myśl towarzyszy wam przez cały nadchodzący rok. A ja i tak cię kocham. To dzisiaj mówi tobie Chrystus. Bardzo wam dziękuję za to, że nikt nie chrapał tak głośno, bym to słyszał. Bardzo wam dziękuję za waszą dzisiejszą obecność w tej świątyni. I bardzo was proszę, abyśmy też dzisiejszego wieczoru pomodlili się tak zwyczajnie, jedni za drugich. W intencji naszych spowiedzi, tych dzisiejszych i tych najbliższych, abyśmy mogli sobie nawzajem pomóc, by Pan Bóg otwierał nasze serca i abyśmy my sami chcieli otwierać się zawsze na Niego. Bo życie z Panem Bogiem jest radością. Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia Twego serca. Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu. On sam będzie działał. Obyśmy to wszystko widzieli na własne oczy. Już w tym życiu, ale i w przyszłym. Niech wam Pan Bóg błogosławi. Bądźcie szczęśliwi i święci, bo to jest najwłaściwsze słowo dla każdego, kto jest w tym Kościele. Amen.